Witajcie tu Hohoła, to kolejna bitwa z cyklu Takie tam i pierwszy z dwóch asów pancernych na te 34-85, które zdobyłem grając w plutonie razem z chłopakami z klanu Bipro, z klanu szkoleniowego. Mapa Fiery Silent, czyli Łuk Ognia. No oczywiście mapę znacie już z moich produkcji. Tym razem jadę pod górkę spotować chłopakom. Chłopaki mają się tam ustawić ładnie w E5, E6 i stamtąd bić w to, co ja będę świecił. No a ewentualnie, jeżeli oni mi zaświecą coś w F6, F5, no to ja będę sobie w to strzelał z górki. Oczywiście bitwę możecie znać, jeżeli oglądacie mojego streama. To są wszystko bitwy, które były streamowane na moim Twitchu. Natomiast, no tak jak mówię, dla tych, którzy mnie nie oglądają na Twitchu, no to przygotowałem właśnie te dwa dość smaczne kąski. No, źle wyliczyłem się, że podjadę. Nowa fizyka już nie pozwala na takie numery. Już tam się M5 Steward świeci. Spróbujemy znaleźć na niego przestrzał. Liczyłem, że będzie kontynuował ruch. Skręcił niestety, ale za to pojawił się w całkiem niespodziewanym miejscu KV-1. To jest dziwne miejsce na ten czołg, nie powinien tutaj przyjeżdżać w żadnym wypadku, no właśnie dlatego. Strzelamy go po podwierze, jest szansa, że go podpalę, jeżeli go tam trafię. Przypominam, że KV-1 ma zbiornik paliwa po podwierzą, po prawej stronie czołgu, siedząc w środku, czyli dla nas po lewej stronie czołgu. No już świecę kolegom, tutaj fałka się pojawiła. Postawiłem na gąsce, żeby chłopaki mieli w co strzelać. No i pojawił się Rudy. No i Churchill. Też kolejny dziwny przypadek, że się tutaj pojawił. Gdzieś między domkami się ustawię. Próbuję zburzyć domek, może będę miał przestrzał do niego. Ale nie mam, to szukamy. No, pojawił się następny cel. Zaraz się nim zajmiemy. A te dwójka jeszcze tutaj ciśnie. KV-1, przypominam, że od frontu na lewo i na prawo oddziała jarzmo, ma tylko 110 mm pancerza, więc tam należy strzelać, ale strasznie mnie zbił tutaj, na te dwa. Ja się spalił. No i został chyba jeszcze tylko ARL na górce. Bierzemy spokojnie. Nie wiem, czy go trafiłem. ARL niszczy się od frontu albo w dolną płytę, albo strzelając obok jarzma działa w wieżę. Tu w tym wypadku oczywiście bok wieży to jedyne rozsądne rozwiązanie. No i zostały dwie arty.
Bardzo ładny plutonik, współpraca pomiędzy mną i plutonowymi dała nam 6-7 fragów na tą chwilę. Pojawiła się jeszcze Arta, łatwy frag dla mnie. No i spada z trzeciego fraga, zdobywam. No, Dicker Max niszczy Su-5. 15-4, wygrana bitwa. Wygrana przez to, że dobrze się rozjechaliśmy, przewidzieliśmy ruch przeciwnika i udało nam się zrobić całkiem zasadny wynik. Jeżeli byście sobie sprawdzili w podsumowaniu, no to zobaczycie, ja zrobiłem 2000 obrażeń, 3 fragi. Chłopaki pod 2000, zresztą w okresach 1500, w każdym razie na pewno są to fioletowe wyniki na tych czołgach, także bitwa bardzo, bardzo udana i oczywiście dostałem asa pancernego, tak jak wspominałem, za tą bitwę. No i zapraszam na kolejną, wtedy zobaczycie mojego drugiego asa na tym czołgu w tym samym składzie.